zwróćcie uwagę, z prawej strony las jest ogrodzony. To jest około 150 hektarów ogrodzone na terenie Roztoczeńskiego Parku Narodowego, aż tam do stawu Hecho, cała Dolina Świerszcza, i to jest ostoja konika polskiego. Gdyż te konie właśnie, dzikie konie tarpany, najdłużej tutaj żyły w stanie dzikim. Dopiero 1820 rok zostały wyłapane, około tego roku wyłapane i rozdane okolicznym chłopom. I poprzez krzyżowanie z koniem domowym powstała jakby nowa rasa, ale mająca cechy tarpana. Tutaj przyjęto, jako że najdłużej tutaj żyły tarpany, przyjęto jako symbol Roztoczeńskiego Parku Narodowego, symbol konika polskiego. I od tamtej pory konik polski, nie mylić z konikiem polnym, jak niektórzy mówią, konik polski jest symbolem Roztoczeńskiego Parku. Same Roztocze, nazwa, tu już mówiłem niektórym z Państwa, niektórzy przybyli, nazwa skąd Roztocze. Więc jedni mówią, że ładne widoki się roztaczają, a tak naprawdę od roztaczania wód. Rzeki płyną albo do dorzecza Sanu, albo do dorzecza Wisły, albo do, znaczy, dorzecza Wieprza, albo do dorzecza Bugu. To wszystko w zlewni Morza Bałtyckiego. Natomiast niektóre rzeki z Roztocza płyną do Dniestru, jak Wereszczyca, Żubrza spod Lwowa. Stąd roztacza wody z zlewni mórz i do rzeczy większych rzek. Stąd nazwa Roztocze. A same Roztocze ciągnie się na długości 180 km około. Od Kraśnika, tutaj od nas na zachód, aż do Lwowa, obecnie na Ukrainie. W związku z budową geologiczną to Roztocze dzieli się na takie trzy części. Na Roztocze zachodnie, nazywane Szczebrzeszyńskim, ale jest to Roztocze lessowe, czyli pokryte lesem, grubą warstwą lesu. Na koniec dzisiejszej wycieczki tam będziemy. Następnie Roztocze środkowe, po którym teraz podróżujemy, to jest tak zwane Roztocze piaszczysto-wapienne, gdzie występują i wydmy piaszczyste, i ostańce wapienne, czyli wzgórza kamienne. Będziemy dzisiaj widzieli to w Krasnobrodzie. I Roztocze południowe, typowo wapienne. Najwyższe zniesienia Roztocza, tak od zachodu, na Roztoczu zachodnim, to jest wzgórze Dąbrowa, 344 metry nad poziom morza. Następnie Roztocze środkowe, po którym podróżujemy w okolicach Krasnobrodu, to jest wzgórze Wapielnia, 387 metrów. I najwyższe zniesienie na całym Roztoczu to jest Czortowska Skała, koło Lwowa, 409 metrów nad poziom morza. No, nie licząc Wysokiego Zamku we Lwowie, bo tam jest 414 metrów, ale to jest, na samym wierzchołku jest kopiec usypany ręką człowieka, kopiec Unii Lubelskiej. I drzewostany jodłowe. Tu zwróćcie Państwo uwagę na te jodły szczególnie roztoczańskie, bo w ogóle dlaczego to Roztocze jeszcze takie ciekawe i bogate przyrodniczo? Ponieważ tutaj mamy wpływ różnych klimatów. Stąd my też doświadczaliśmy w czasie spływu. Jednego dnia było zimno i była zachodnia cyrkulacja i była londyńska pogoda, jak na przykład wczoraj albo tam jeszcze któregoś dnia na Tadli. Tak, ale mamy wpływ z zachodu, czyli wpływ klimatu atlantyckiego, ze wschodu wpływ klimatu kontynentalnego. Stąd mamy mroźne zimy, ale bardzo gorące i ciepłe lata. Z południa wpływ klimatu śródziemnomorsko-czarnomorskiego i z północy arktycznego, no zimnego. Stąd ta różnorodność. Do tego dochodzą elementy roślinności i fauny górskiej.